Mają oczy, ale nie widzą. Mówi Biblia o bożkach. I w ogóle, kiedy się pojawia polemika z tematem bożków, to ona zawsze była w takim kluczu, że jakiego bożka czcisz, taki będziesz. Jeśli będziesz mieć religijne wyobrażenie takiego Boga, który jest niewidomy, który nie widzi, to sam staniesz się niewidomym. A pragnieniem Boga żywego jest to, żebyśmy byli na Jego obraz i podobieństwo. Żebyśmy mieli w sobie Jego sposób patrzenia. Ta dzisiejsza scena pokazuje, że Jezus nie tylko uzdrawia tego człowieka, On na nowo stwarza jego wzrok, by widział.